przykre, co hejt co taka nagonka ro robi z ludźmi hejt w internecie jest go mnóstwo ale czym on dokładnie jest jest to obrażanie ośmieszanie czy poniżanie innych jest to jedna z form cyberprzemocy poczucie anonimowości w internecie nasila takie zachowania niektórzy internauci stosują pewnego rodzaju podwójne standardy w sieci pozwalają sobie na zupełnie inne zachowania niż w bezpośrednich kontaktach ale pamiętajmy że z hejtem nie spotykamy się tylko w internecie a dziś przedstawię wam tą internetową stronę Także jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, a to ciekawe, to teraz macie moment. I co lecimy? W ostatnim czasie znów zrobiło się głośno o świętej pamięci Dawidzie za sprawą afery Pandora Gate, w której to jego film miał odegrać kluczową rolę. Pojawiły się domysły, że Dawid przewidział przyszłość. Zadziało się tak, ponieważ na jego kanale, na miniaturkach, możemy zaobserwować wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie, czy też osoby powiązane z tą sprawą i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Dawid Ozdoba od roku nie żyje. Na kanale widnieją filmy podpisane od hashtag 23 do hashtag 4. Brakuje na nim trzech odcinków, które miały podobno przynieść koniec wielu twórcom oraz w pełni zobrazować, a zarazem zapoczątkować aferę Pandora Gate. Ludzie spekulują i wymyślają niestworzone historie, a prawda niestety jest taka, że Dawid nie żyje. Czemu o tym mówimy? Ponieważ to właśnie Dawid padł ofiarą hejtu, z którym nie był w stanie sobie poradzić. Ogólnie można powiedzieć, że się przyznaję w końcu do tego, że nie dałem rady z hejtem. Dawid wiele razy informował wszystkich o swoim słabym stanie psychicznym, oraz tym, że nie radzi sobie z hejtem. Mimo kontrowersji związanych z jego postacią, nie poddał się i próbował walczyć z ludźmi krytykującymi jego osobę do samego końca swojej kariery. Niestety zniknął on w pewnym okresie z internetu, po czym dowiedzieliśmy się o jego tragicznym i równie tajemniczym odebraniu sobie życia. Mateusz Muran. Murański postać. Mateusza możecie pamiętać jeszcze z telewizji, gdzie odgrywał jedna z pierwszoplanowych postaci w serialu Lombard. Życie pod zastaw. Co? Nie moja wrożka. Ważne, że się zga Mateusz wraz ze swoim tatą postanowili jednak rozpocząć swoją przygodę we Freak Fightach. Przygodę, która niestety zakończyła się w sposób tragiczny. Mateusz i jego ojciec Stary Muran od samego początku spotykali się z ogromną falą krytyki i hejtu. Także przy jego pierwszej walce z Arkadiuszem Tańculą. Niestety cała ich wspólna kariera nie miała pozytywnego odbioru wśród publiczności fame MMA. Z początku wydawało się, że ani Mateusz, ani jego tata nie biorą tego do siebie i spływa to po nich jak po kaczce. Jednak ile czasu można słuchać krytycznych słów i komentarzy padających w ich stronę? Każdy w końcu pęka, czego efektem była śmierć jednego z nich. To jest przykre, co hejt, co taka nagonka ro robi z ludźmi, nawet którzy się gdzieś tam pokazują za bardzo silnych, więc pod tym względem jest to bardzo przykre. Ja Mateusza nie znam osobiście, więc też no jakby. Należy się zatem zastanowić, czy warto jest hejtować ludzi w tak brutalny sposób. Pamiętajcie. Krytyka jest dobra, gdy jest konstruktywna. Przejdźmy zatem dalej do kolejnej postaci omawianej w dzisiejszym odcinku. Ku numer 3. Artur Szpila. Szpilka. Artur Szpilka to jeden z popularniejszych polskich pięściarzy, który ma na swoim koncie wiele walk i osiągnięć, zanim na dobre zaczął pasjonować się boksem, trenował między innymi karate. Nie yeah, yeah, sure. Szpilka przeżył kilka bardzo ciężkich momentów w swojej karierze pięściarskiej. Jest zawodnikiem, który od początku kariery zawodowej uchodził za wielce perspektywicznego, a swoim sposobem zachowania idealnie wpisywał się pożądany profil atrakcyjnego biznesowo-sportowca. Już porażka z Adamem Kownackim mocno wstrząsnęła karierą Szpilki. Ale prawdziwy dramat rozegrał się dopiero po klęsce z Łukaszem Różańskim. Później Rzeszowianin został mistrzem świata w kategorii Bridger. Ale w maju 2021 roku szpila nie wyobrażał sobie, że może przegrać z tej klasy sportowcem. Konsekwencje natury psychicznej dopadły pięściarza z wieliczki właśnie po tym pojedynku, o czym opowiedział w kanale sportowym. Ta porażka z Różańskim nas gdzieś zaprowadziła psychicznie do ciemnego tunelu? Tak. Powiem wam tak szczerze, że. No, powiem co, nie powiem i tak to wciąż tak chciałem powiedzieć. Pierwszy raz skręcałem wtedy sznur, stary, po tej porażce. Wiele rzeczy tam było okoliczności. Tam były takie okoliczności w tej walce, przed walką, że zostawię to może sobie na kiedyś, ale przysięgam, że nienawidzę przez to też ludzi z boksu, tak? Nienawidzę ich. Jest to kolejny przykład. Już nie fightera, a zawodowego pięściarza, który przez hejt związany z porażką chciał odebrać sobie życie. Przejdźmy teraz do nieco innej historii, w której ofiara pada nie działaniom hejtu, a samemu sportu. Rafał Antończak. Rafał to młody mężczyzna, który poświęcił dla swojej pasji niemalże wszystko. Trenuje od dziecka, a za jego sukcesem stoi ogrom pracy, wysiłku, bólu i łez. To wielokrotny mistrz polski i świata boksu tajskiego. Podczas jednej z walk mężczyzna niespodziewanie stracił przytomność, upadając całym ciężarem swojego ciała na podestringu. Pomimo natychmiastowej pomocy, która została mu udzielona, nie udało się przywrócić jego świadomości i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Oj, tutaj, e... matko boska, przecież to był ciężki nokaut. Rafał oddycha już samodzielnie, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Stan zdrowia polepszył się na tyle, że możliwe było przeniesienie go do specjalistycznego ośrodka rehabilitacyjnego i rozpoczęcie kolejnego etapu powrotu do zdrowia. Niestety nie zabrakło także osób, które chciały zyskać zasięgi na tragedię, jaka spotkała Rafała – Wiecie o kim tutaj mówimy? Zgadza się, mowa tu o nikim innym jak o Piotrze Prokuratorze Szelidze, który ponoć skłamał mówiąc, że zbiera pieniądze na leczenie swojego trenera, podczas gdy potajemnie spotykał się z jego żoną. Całe szczęście środowisko mocno skrytykowało zachowanie Piotra i chwilowo słuch o nim zaginął. Przedrafałem jeszcze jednak bardzo długa i z pewnością kosztowna droga i nie wiadomo czy w ogóle wybudzi się ze śpiączki. Artur Binkowski, 48-letni Artur Binkowski ostatnią walkę stoczył w 2014 roku, kiedy to przegrał z Michałem Cieślakiem. I choć od tego czasu miał niewiele wspólnego ze sportem, to fani jednak wciąż o nim pamiętają. Miał problemy z prawem, siedział w więzieniu, a nawet był bezdomny, a jego dziwne internetowe monologi biły rekordy popularności. To u ciebie, bo kibice pytają się, co u ciebie się dzieje? Wszystko dobrze. Zgadza się. To Artur B. Jesteście ciekawi, co się stało, że tak utytułowany pięściarz, a zarazem olimpijczyk upadł tak nisko, że stał się bezdomnym? Posłuchajcie sami. Co tu robisz na ulicy teraz? Co się stało? Mordka, ty nie to ni zowąd, przylatuję do ojczyzny. To już było kilka ładnych tygodni temu, nie? Dla mnie to wygląda jak kilka dni temu, ale to, ty, czas mija bardzo szybko. To jest bardzo ciekawie z dnia na dzień i się okazuje, że... Moja karta bankowa, ja hajs mam. Oprócz tego, że ja mam zawsze w zanadrzu, to jeszcze te olimpijskie dostaję, nie? Co miesiąc, całe życie. Ale ten, ta, w dolara, wiadomo, nie? Kanadyjski. Na ten moment Artur znajduje się w lepszej sytuacji finansowej, a nawet szykuje swój powrót do ringu. To nie żart. Artur Binkowski, olimpijczyk z Sydney, wraca do ringu. To nie będzie żaden sparring ani walka na pół gwizdka. W ringu zobaczycie walkę gladiatorów. Mówi dla sport.pl. Remigiusz tkaczyk organizator Gali Fight Rose i rywal kontrowersyjnego pięściarza. Dajcie znać, czy wy też mieliście do czynienia z hejtem. Zapraszam was też na odcinek o tym, że Cloud MMA to patologia. Siema.